Przeczytałam ostatnio, że 54% kobiet wolałoby być potrąconymi przez ciężarówkę od bycia grubymi. Kobiety biorące udział w ankiecie pytały, jak szybko miałaby ta ciężarówka jechać? Jak bardzo bolałoby to uderzenie? Ciekawe, pomyślałam. Jako osoba, która była potrącona przez samochód, wiem, że taki wypadek jest nie tylko bolesny, ale także może wpłynąć na nasz stan psychiczny. No tak, ale wiecie, co także boli i wpływa na nasz stan psychiczny? Ostracyzm związany z byciem grubą kobietą. Cześć, mam na imię Ania. W dzisiejszym wideo chciałabym rozpocząć dyskusję na temat tego, dlaczego mężczyźni starzeją się jak wino, a kobiety jak mleko. Caitlin, when you were a man, we could talk about your athleticism, your business acumen, but now you're a woman. And your looks are really the only thing we care about. Wydawałoby się, że zostając sławną aktorką czy piosenkarką, kobieta niejako staje się zobligowana do promowania produktów kosmetycznych lub ubrań. Kiedy teraz się nad tym zastanawiam, ciężko mi podać imię znanej amerykańskiej gwiazdy, która by na taki ruch się nie zdecydowała. Nie odnoszę się tutaj do polskich gwiazd, ponieważ nie mam za bardzo styczności z polskimi reklamami, ale wiem, że spośród moich ulubionych aktorek, czyli np. Danuta Stenka, Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka czy Anna Dymna, to chyba tylko i wyłącznie tej ostatniej udało się uchronić przed reklamowaniem kremów, biżuterii czy bluzek. I swoją drogą, zanim przejdziemy dalej, ustalmy jedną rzecz. Nie ma nic złego w tym, że aktorka decyduje się na reklamowanie tego typu produktów. W końcu jakoś musi zarabiać pieniądze. Czy ta sytuacja wygląda zupełnie tak samo, kiedy pomyślimy o mężczyznach i o produktach dla mężczyzn? Pomimo, że taka sama ilość mężczyzn jest uznawanych za przystojnych, co kobiet za atrakcyjne, to zaskakująco rzadko występują oni w reklamach produktów, które promują dbanie o siebie i dobry wygląd. Chyba najczęściej zobaczymy ich reklamujących perfumy, Old Spice lub Axe. Warto zauważyć, że reklamy te nie skupiają się per se na ich wyglądzie, ale na aktywnościach, które mężczyzna będzie mógł dzięki reklamowanym produktom wykonywać. Chcesz zamienić ostrygi w diamenty? Chcesz zaliczyć jak najwięcej lasek? Voilà! Korzystaj z naszych produktów. Powodem, dla którego przekaz tych reklam jest tak różny. Powodem, dla którego reklamy skierowane do kobiet skupiają się sensu stricte na atrakcyjności fizycznej, a te dla mężczyzn na po prostu, no nie wiem, daniu im jakichś dodatkowych supermocy, jest fakt, że od kobiet wymagamy, aby były piękne, a od mężczyzn, no, od mężczyzn nie za bardzo. I teraz wiele osób może powiedzieć, że przesadzam. Ale czy na pewno? Zastanówmy się, co musi zrobić kobieta, aby była uznana za piękną. Przede wszystkim musi mieć bujne włosy, ale tylko te na głowie, a broń Boże na brzuchu, rękach czy twarzy. Powinna wiedzieć, na jakich zasadach kolagen działa w jej skórze, tak aby uzupełniać jego braki w trymiga. Każdego dnia przez cały dzień powinna monitorować wydzielanie sebum na swojej twarzy, analizować i korygować dosłownie każdą część swojego ciała indywidualnie, bo przecież uda nie mogą mieć cellulitu, ramiona nie mogą zwisać, brzuch musi mieścić się w spodnie nieprzekraczające numer 40 i warto pamiętać, że ten powyżej rozmiaru 36 tak czy siak będzie nazywany jako plus size. Co w tym samym czasie muszą robić mężczyźni? No, przede wszystkim powinni się myć, najlepiej codziennie, ale również raz na dwa dni przejdzie. Powinni myć zęby, to już jednak codziennie, i dodatkowo powinni zadbać o to, aby ładnie pachnieć. W dzisiejszych czasach nawet nie muszą się za bardzo golić, ponieważ broda jest bardzo popularna i także nie muszą za bardzo przeciwdziałać włosom na swoim ciele, o ile będą je przykrywać ubrania. Wydaje mi się, że nikogo nie zaszokuję, mówiąc, że bardzo wielu mężczyzn uważa się za przystojnych i nie ma jakiegoś takiego wypracowanego, jednolitego ideału męskiego ciała i twarzy. Widać to bardzo dobrze w ankiecie, którą przeprowadziłam na Instagramie, ponieważ okazało się nagle, że wasze ideały tak naprawdę mogą wyglądać jakkolwiek, aby spełniać wasze wymogi. Przystojny aktor będzie miał włosy długie, krótkie albo będzie łysy. Będzie miał dużo włosów na ciele albo będzie miał mało włosów na ciele. Jego ciało albo będzie bardzo wyrzeźbione, albo będzie przypominało ciało klasycznego Kowalskiego na plaży gdzieś nad Bałtykiem. Jego twarz albo będzie symetryczna, albo nie. A dodatkowo jego wiek tak naprawdę nie ma znaczenia. Powodów, dla których jest tak duże zróżnicowanie w wyglądzie podziwianych przez nas aktorów, jest fakt, że producenci są otwarci na zatrudnianie mężczyzn o mniej standardowym wyglądzie czy starszych niż w wieku lat 40. Z aktorkami z kolei jest zupełnie inaczej. Kobieta musi być szczupła, młoda, z długimi włosami, ale tylko na głowie i o standardowej, symetrycznej twarzy. Widać to w Waszych odpowiedziach na pytanie, jaka jest według Was najatrakcyjniejsza aktorka.
Pojawiła się tam na przykład tylko jedna gwiazda z krótkimi włosami i ani jedna aktorka, która nie odznacza się co najmniej standardowo szczupłą figurą. Co mega mnie zaciekawiło, to fakt, że wśród Waszych odpowiedzi bardzo często pojawiały się imiona, nazwiska aktorek, które już od dawna nie żyją. I wydaje mi się, że jest to swojego rodzaju dowód na to, że mamy wpojone, jakoby jakieś konkretne 5 kobiet spełniało nasze wymogi piękna i właśnie takimi pięknymi aktorkami było. I pomimo tego, że one już na przykład właśnie od 50 czy 60 lat nie żyją, to nadal tylko one te wymogi piękne mogą spełniać, a nie ktokolwiek inny, kto teraz jest na przykład na ekranie. A, no i warto też wiedzieć, że średnia wieku wymienianych przez Was aktorów wynosiła 45 lat, a wymienianych przez Was aktorek 32. Dlaczego jest tak mało aktorek o niestandardowym wyglądzie? Nie oszukujmy się, nie ma ról dla kobiet o nietradycyjnej fizyczności, a nawet jeśli są, jak na przykład w filmie Monster, to dla producentów bardziej opłacalnym zabiegiem jest zatrudnić do nich standardowo piękną aktorkę, jak Charlize Theron, oszpecić ją i wykorzystać ten zabieg oszpecenia jako najważniejszy element marketingu utworu. Nasza kultura mówi nam, że bycie piękną jest jedną z najważniejszych czynności, jaką kobieta musi spełnić. Oszpecone aktorki, jako że rezygnują ze swojego najważniejszego atrybutu kobiecości, budzą zainteresowanie publiczności i prasy. Z kolei podobne zachowania aktorów przechodzą zupełnie bez echa. Czy fakt, że Christian Bale przybrał na wadze do filmu Vice, dostał nagłówki na pierwszych stronach gazet na całym świecie? Nie wydaje mi się. No oczywiście fakt ten został wspomniany w recenzji utworu, ale tak naprawdę wydaje mi się, że tylko niektórzy o tym wiedzą. Wywierana na aktorkach presja, wymagająca od nich konkretnego wyglądu, określa także ich wiek. Aktorki obsadzane w rolach pierwszoplanowych zmieniają się co dekadę czy dwie i powodem ku temu jest fakt, że bardzo niewiele z nich jest w stanie przetrwać odsiew w momencie, kiedy na ich twarzy czy na ich ciele pojawią się pierwsze oznaki starzenia, takie jak na przykład zmarszczki czy siwe włosy. I wiem, że w mediach jest kilka osób, które taki odsiew przetrwały, jak na przykład Meryl Streep, Helen Mirren czy Jane Fonda, ale według mnie, ponieważ tych postaci jest tak niesłychanie mało, są one tylko i wyłącznie wyjątkiem, który potwierdza regułę, a nie tak naprawdę realną reprezentacją tego typu kobiety w mediach. Skupiam się tutaj na aktorach czy aktorkach, ponieważ jakąś grupę po prostu musiałam wybrać, ale ta zasada odnosi się do wszelkiego rodzaju postaci medialnych, które widzimy. Możliwe, że zastanawiacie się teraz, dlaczego nie widzimy w mediach różnorodnych typów kobiet. Okazuje się, że jest temu winne zjawisko nazwane w psychologii jako symboliczna zagłada, które pierwszy raz zostało opisane w 1976 roku. Gerber i Ross napisali: reprezentacja w fikcyjnym świecie oznacza istnienie społeczne, brak oznacza symboliczną zagładę. To właśnie takie symboliczne wykluczenie starszych kobiet spopularyzowało powiedzenie, że mężczyźni starzeją się jak wino, a kobiety jak mleko. Starzejący się mężczyźni z dumą przechadzają się po czerwonych dywanach, a starzejące kobiety są spychane do lamusa. Symboliczne wykluczenie sugeruje nam, jakobyśmy nie chcieli oglądać starzejących się kobiet. Jakoby były czymś dziwnym, czymś niegodnym, niewartym naszego czasu. Reasumując, obecnie media promują zupełnie nierealny ideał piękna, ponieważ nikt z nas nie będzie wiecznie młody, nikt z nas nie będzie miał na wieczność nienagannej figury, nienagannej cery, nienagannych rysów twarzy. Media promują ideał piękna, który przekazuje nam 3 informacje. Oto one. Po pierwsze, bycie piękną to najważniejsza, podstawowa rzecz, na której powinna skupić się każda kobieta. Po drugie, piękno wygląda w ten sposób. A po trzecie, ty tak nie wyglądasz. Jaki to ma wpływ na kobiety? Jak zapewne się domyślacie, nie za dobry. Kobiety częściej niż mężczyźni nienawidzą swojego ciała. Kobiety rocznie wydają na produkty i zabiegi kosmetyczne o 151 miliardów dolarów więcej niż mężczyźni. Kobiety 10 razy częściej chorują na anoreksję. I dodatkowo to kobiety są podmiotami 90% operacji plastycznych. Już sobie teraz wyobrażam te komentarze, które mówią: na pewno kobiety dbają o swój wygląd tak dużo bardziej, ponieważ jest to uwarunkowane biologicznie, jest to uwarunkowane w związku z ewolucją itd., itd. Janet Shipley-Hyde przeprowadziła badanie mające na celu oszacowanie różnic między płciami. Pomimo, że media wmawiają nam, jakoby kobiety były z Wenus, a mężczyźni z Marsa, odkryła, że takich różnic jest niewiele. Mężczyźni i kobiety są do siebie znacznie bardziej podobni niż różni i jest możliwe, że uprzedmiotowienie kobiet jest jedną z kluczowych różnic między płciami. Teoria uprzedmiotowienia stanowi ramę dla próby zrozumienia, czym jest bycie kobietą w kulturze, która uprzedmiotawia i seksualizuje jej ciało, niejako sugerując, że kobiety i dziewczęta są na świecie po to, aby
sprawiać wizualną przyjemność innym. To właśnie w związku z uprzedmiotowieniem wiele kobiet regularnie monitoruje wygląd swojego ciała. Odczuwa zwiększone poczucie wstydu, niepokoju i wstrętu do siebie. I w konsekwencji tego zmniejsza się ich możliwość do osiągania szczytowych stanów motywacyjnych. To, co Sigmund Freud nazywał próżnością u kobiet, teoria uprzedmiotowienia bada jako strategię kobiet na to, aby przetrwać w świecie, w którym ich ciało jest uprzedmiotawiane. Strategia ta ma przynieść natychmiastowe korzyści, ale jednocześnie ma bardzo wiele negatywnych konsekwencji. Przeprowadzono wiele badań, które miały badać konsekwencje takiego samouprzedmiotowienia. W jednym z nich poproszono studentów i studentki, aby najpierw przymierzyli bądź kostium kąpielowy, bądź sweter i samodzielnie ocenili swoje ciało, a następnie podeszli do testu z matematyki. Okazało się, że kobiety, które dostały kostiumy kąpielowe i które miały ocenić swoje ciało w kostiumie kąpielowym, osiągnęły dużo gorsze wyniki z matematyki niż te, które dostały swetry. W tym samym czasie w grupie studentów, czyli w grupie męskiej, nie zaobserwowano żadnej takiej zależności. Inne badanie sprawdzało, jaki wpływ ma samo uprzedmiotowienie na nasze zdolności fizyczne i okazało się, że dziewczęta, które dużo bardziej przywiązywały wagę do swojego ciała, dużo gorzej rzucały piłką do softballu niż ich koleżanki, które miały dużo zdrowszy stosunek, dużo zdrowsze relacje z tym, jak wyglądają. W związku z tym powszechne powiedzenie rzucasz jak dziewczyna, czy możliwe, że nawet to biegasz jak dziewczyna, tak naprawdę powinno brzmieć rzucasz jak osoba z samouprzedmiotowieniem, biegasz jak osoba z samouprzedmiotowieniem. No dobrze, czyli samouprzedmiotowienie ma wpływ na to, jakie mamy możliwości umysłowe, ma wpływ na to, jakie mamy możliwości fizyczne, ale według mnie chyba najgorszą, najstraszliwszą konsekwencją samouprzedmiotowienia jest fakt, że będąc tak bardzo skupionymi na naszym wyglądzie, nie mamy za bardzo po prostu fizycznej możliwości skupiać się na innych elementach naszego życia i pozwólcie, że wytłumaczę. To jest na przykład tak samo, gdybyśmy podczas gotowania zupy chcieli w tym samym czasie kroić fasolkę, scrollować Facebooka, rozmawiać z kimś i oglądać serial. No po prostu fizycznie nie mamy możliwości wykonywać wszystkich tych czynności w jednym momencie, jakby możemy je robić jedna po drugiej, ale nie wszystkie naraz. Tak samo sytuacja ma się w momencie, kiedy cały czas myślimy tylko i wyłącznie o naszym wyglądzie, ponieważ niejako odbieramy sobie możliwość, taką mentalną przestrzeń w głowie i niejako po prostu uniemożliwiamy sobie same osiągnięcie czegoś, co tak naprawdę realnie jest w zasięgu naszych możliwości. Zanim przejdę do rozwiązań tego problemu, chcę tutaj tylko pokrótce zauważyć, że nie tylko dla kobiet ten podział na ładną i mężczyznę ma negatywne skutki dla psychiki. Mężczyźni często są wychowywani w przeświadczeniu, że nie powinni zwracać uwagi na to, jak wyglądają, jak inni odbierają ich wygląd, że muszą być twardzielami, że muszą sobie radzić z problemami z przemocą i na pewno nigdy przenigdy nie mogą uronić łzy. Dodatkowo nie mówię tutaj także o tym, że powoli firmy kosmetyczne czy odzieżowe starają się zacząć wywierać podobną presję jak ta, którą wywierają na kobietach, na mężczyznach. Zdecydowałam się po prostu skupić tutaj na tej stronie problemu, która dotyczy dużo bardziej kobiet, jako że sama po prostu jestem kobietą. I jednocześnie też uważam, że te zachowania firm odzieżowych czy kosmetycznych są czymś złym, czymś, czego nie powinniśmy promować i że raczej właśnie powinniśmy skorzystać z rozwiązań, o których będę mówić tutaj już za chwilę, zamiast jakby, no nie wiem, wpychać mężczyzn też w ten kierat, który dla nas ma tak wyniszczające skutki. No dobra, to jak zmienić świat? Jak walczyć z uprzedmiotowieniem kobiet? Przede wszystkim my kobiety, co możemy zrobić, to przestać wydawać tak olbrzymie pieniądze na nasz wygląd, a zacząć inwestować w to, co zostanie z nami na zawsze, ponieważ wygląd jest czymś, co się zmienia z roku na rok, ze względu na to, że się starzejemy, ze względu na to, że zmienia się nasze ciało również w tym procesie starzenia i tak dalej. Inną rzeczą, jaką możemy zrobić sami, aby walczyć z tym uprzedmiotowieniem naszych ciał, jest po prostu przestanie postrzegania naszych ciał przez pryzmat tego, jak wyglądają, ponieważ nasze nogi na przykład mają one służyć do tego, abyśmy chodziły, biegały, aby przenieść nas z punktu A do punktu B i w celu zrobienia tego tak naprawdę nie ma znaczenia, czy pomiędzy naszymi udami jest przerwa, tak, bardzo popularna przerwa, bardzo pożądana przez wszystkich przerwa, czy nie. Z kolei w kontaktach z innymi ludźmi to, co możemy zrobić, to po prostu przestać zwracać tak bardzo uwagę na to, jak inni ludzie wyglądają. W mojej ankiecie na Instagramie 49% z Was odpowiedziało, że zawsze zwracacie uwagę na to, jak wyglądają kobiety w Waszym otoczeniu. W sytuacji mężczyzn ta liczba była trochę mniejsza i to było 40%. Ale jednak tak czy siak dużo wyższa niż się spodziewałam.
I wydaje mi się, że ciągłe patrzenie na to, jak ktoś inny wygląda, wpływa na to, jak ta osoba się czuje w naszym otoczeniu i jednocześnie zaczyna odczuwać dużo większą presję na to, aby spełniać jakieś tam wymagania społeczeństwa odnośnie tego, jak jej ciało ma się prezentować. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to przestać tak bardzo seksualizować ciała, zwłaszcza ciała innych kobiet. Ponieważ wydaje mi się, że ten problem jest dużo mniejszy w sytuacji mężczyzn niż kobiet i również opieram moją opinię na ankiecie, którą przeprowadziłam na Instagramie, gdzie ponad 33% kobiet odpowiedziało, że pierwsze komentarze w kontekście seksualnym na temat ich ciała pojawiły się w ich życiu przed 13 rokiem życia. W sytuacji mężczyzn ten procent był dużo mniejszy, bo było to zaledwie 9%, ale wydaje mi się, że tak czy siak jest to całkiem spory procent, biorąc pod uwagę, że 13-latkowie to są tak naprawdę po prostu dzieci. No i na koniec możliwe, że tak naprawdę najważniejsza rada. Przestańmy komentować swój wygląd, czy pozytywnie, czy negatywnie. Wydaje mi się, że jest to może trochę kontrintuicyjne, ale naprawdę ma to sens. Zamiast komentować to, jak ktoś wygląda, lepiej jest skomentować to, jakim jest człowiekiem, tak aby ta osoba mogła rozwijać w sobie te cechy, na które rzeczywiście ma wpływ, ponieważ bardzo często na wygląd tak naprawdę nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na to, jaki mamy nos do momentu, kiedy nie mamy dziesiątek miliardów dolarów na operacje plastyczne i tak dalej. W związku z tym, zwłaszcza kiedy komplementujemy młode dziewczynki, nie mówmy im, że ładnie wyglądają, że ładnie się uśmiechają, że są ładnie ubrane. Mówmy im, że są mądre, że są miłe, że są dobrze zorganizowane, że świetnie się uczą, że dobrze czujemy się w ich towarzystwie, tak aby to właśnie te cechy w sobie lubiły, tak aby to właśnie te cechy w sobie pielęgnowały i miały szansę w związku z tym osiągnąć w życiu sukces. No i to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie wspierać mój kanał, to polecam Wam kupowanie w wielorazówce, w skrojone albo w Organic Basics, do których kody rabatowe znajdziecie w opisie tego wideo. Jeśli podobało Wam się to wideo, to będę bardzo wdzięczna za to, że dacie mi łapkę w górę albo podzielicie się tym wideo, ponieważ algorytm bardzo to lubi i wtedy dużo chętniej promuję moje wideo innym osobom. No i tak, to już wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!